Towarzystwo Żebra Adamowego, taka nazwa. Towarzystwo powstało w 7 DS-ie. No, zrodziło się prawie samoczynnie na skutek jakiegoś protestu przed kolejnym Dniem Kobiet, który znów ma być obchodzony bardzo hucznie. Organizując to towarzystwo, chcieliśmy właśnie w ten sposób jakoś zaprotestować, przede wszystkim przeciwko w ogóle takiemu dniu. Skąd ta nazwa? Towarzystwo Żebra Adamowego. Kobieta powstała, jak wiadomo, Żebra Adamowego, czyli jest automatycznie istotą niższą. Panowie, ale był na przestrzeni rozwoju prehistorycznego naszego społeczeństwa taki okres, kiedy to właśnie kobiety przewodziły w życiu społecznym matriarchat. Historia dobitnie wykazała, że było to nieporozumienie dziejowe w ogóle. Matriarchat jako taki upadł, nie sprawdził się absolutnie. Totalny błąd historii. Oczywiście, no, oczywiście. Zdarza się wiele, także... Bardzo często takie błędy, no i historia bardzo szybko się zreflektowała. Ale patriarchat też upadł i mamy równouprawnienie. To jest następny błąd historii i to bardzo potężny, nawet cywilizacji, powiedział XX wieku, kiedy to kobiecie się wydaje, że może wszystko, a właściwie nadaje się tylko do jakichś tam reklamówek, powiedzmy kalendarzy, no ciało ma ładne, fakt faktem, ale nic poza tym. Co robicie? Więc ułożyliśmy sobie taki czterowiersz, który nazwaliśmy Samogwałt i który jest jakby mottem naszego postępowania, żebyśmy nie dali się zapędzić gdzieś tam na boki. Więc brzmi on tak. Nie, rzekła stanowczo i trzasnęła drzwiami. On i jego członek pozostali sami. Rozumiem, że jest to odzwierciedlenie perfidii, z jaką podchodzą do nas mężczyzn kobiety, w waszym rozumieniu. Zdarza się. Właśnie z taką perfidią nawet człowiek potrafi się spotkać. No proszę panów, ze strony kobiet. Ale 8 marca jest faktem. Mimo wszystko, co w związku z tym zamierzacie robić? Zorganizujemy, powiedzmy, imprezę konkurencyjną, gdyż naprawdę jesteśmy zdegustowani tym wszystkim, co się dzieje wokół tego. Taki antydzień kobiet. Taki antydzień kobiet i jeśli można, to chyba możemy zaprosić wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tego typu imprezie. Nawet możemy zaprosić do 7 DSA. Bardzo byśmy się cieszyli, gdyby tego typu stowarzyszenia, czy niejako oddziały powstawały na terenie innych DS-ów. I również mężczyźni zamanifestowali solidarność z nami. I żeby to się odbyło tak, jak to sobie wyobrażamy. Ostatnie słowo dla kobiet. Powinny zdać sobie sprawę, że jednak są cząstką tylko nas.